Cześć, z tej strony Karol. Witam na kanale FerroPro. W dzisiejszym materiale pokażę Wam, jak wygląda montaż grup pompowych z zaworami termostatycznymi przeznaczonych do rozdzielaczy. Mamy dwa typy grup pompowych, które różnią się rodzajem zaworu. Jedna przeznaczona jest do mniejszych instalacji, ma zawór trzydrogowy, druga czterodrogowy. Obie są skompatybilne z większością rozdzielaczy o rozstawie 210 mm i przyłączu calowym. To kompletne, energooszczędne rozwiązanie, idealne do instalacji niskotemperaturowych. Każda grupa zbudowana jest z wysokiej jakości komponentów. Mosiężny trójnik z gwintowanym krójcami gwarantuje szczelność i trwałość. Zintegrowany odpowietrznik ułatwia usuwanie powietrza. Termometr umożliwia bieżącą kontrolę temperatury. Pompa obiegowa Ferro GPA2 ma następujące parametry. Wysokość podnoszenia 4 do 6 metrów, rozstaw 130 mm, zużycie energii od 5 do 22 W i EEPI zgodne z ERP. Sercem każdej grupy jest zawór termostatyczny, czterodrogowy, zakres 25 do 50 stopni, przyłącze 3/4, śrubunki o przeciwstawnym skręcie ułatwiający montaż z rozdzielaczem. 1,9 m na godzinę, zakres 20-40, przyłącze calowe, dedykowane do mniejszych instalacji. Grupy pompowe Ferro sprzedawane są jako gotowe komponenty, zestawy razem z potrzebnymi do montażu złączkami i uszczelkami EPDM. Dzięki temu montaż jest prosty, intuicyjny i nie wymaga specjalistycznych narzędzi. W dodatku do minimum ograniczane jest ryzyko nieszczelności. Grupy pompowe Ferro są energooszczędne, niezawodne i łatwe w montażu. To doskonały wybór do ogrzewania podłogowego i innych systemów niskotemperaturowych. Sprawdzą się zarówno w domach jednorodzinnych, jak i na większych inwestycjach. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Jeśli macie pytania, piszcie w komentarzach, a po więcej informacji zapraszam na stronę ferro.pl. Do zobaczenia!